Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Grać również. Bolą cię palce od uderzenia w struny? Zagraj na nich mikserem. Fascynuje cię muzyka myśliwska, ale nie chcesz od razu kupować rogu? Zrób go sam. Bo grać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. Po to robimy takie rzeczy, żeby ludzi zachęcić do różnych rzeczy. Nie tylko grania na gitarach w domu albo na keyboardach, ale żeby próbować na wszystkim. W końcu rytm bierze się nie tylko z instrumentów blaszanych czy klawiszowych. Na wszystkim można grać, stukać, poprawiać swoje własne poczucie rytmu. A jeżeli ktoś przez to bardziej się zainteresuje muzyką i trafi jeszcze do nas do orkiestry, to w ogóle jesteśmy szczęśliwi. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie reaktywowana została 7 lat temu. Od początku dyrygował nią Mirosław Krystek, który z członkami zespołu po prostu bawi się muzyką. Dowodem na to była ta instalacja, przy akompaniamencie której Tomasz Mędyk improwizował wykonanie utworu Stand By Me. Na ryżowej miotle zagrał ksiądz Stanisław Goszyc. Tych pomysłów to nasze autorskie pomysły, podsunięte przez muzykantów, wymyślone też przeze mnie. Właściwie cała orkiestra przez cały rok myśli nad tym, co by pokazać w koncercie noworocznym, żeby było atrakcyjniej niż tylko przy wykonywaniu samych marszy czy innych utworów. Radość z grania, którą prezentują muzycy, sprawia, że na noworoczny koncert orkiestry przyszło mnóstwo widzów. Nie wszyscy zmieścili się w sali, ale wszyscy zaśpiewali Mirosławowi Krystkowi 100 lat, dziękując tym samym za jego pracę z orkiestrą. Bardzo się cieszę, że przez 7 lat mogłem tutaj pracować, bo to jest jednak spory kawałek życia i też tej części życia, która jeszcze w czasie, której jeszcze się kształtowałem. Mój charakter przez 7 lat to stał się, no jakby to powiedzieć, niemalże pancerny. Batutę po zasłużonym dyrygencie przejął 24-letni Przemysław Chyży, wychowanek Mirosława Krystka, grający na co dzień na saksofonie. Zamierza kontynuować dzieło poprzednika. Ciężko będzie zapanować nad starszymi od siebie, ale myślę, że jakoś tak sobie poradzimy. No, nie wiem, czy od razu będziemy coś zmieniać. Na pewno będziemy jakoś kontynuować, spróbować współpracować. No, jakoś się potoczy dalej. Niedzielny koncert orkiestry był końcem pewnego etapu, a zarazem początkiem kolejnego. Przemysław Chyży zaczyna go z dużym zasobem zapału i instrumentów, także tych nowatorskich. Przy takim graniu nudzić się nie można.